dobrze, rozpoczynamy prawdopodobnie nasz ostatni jesienny spływ. To ruszamy teraz do śluzy, która nas zaprowadzi na kanał Gliwicki. O, chyba trzeba będzie. I dzisiaj przed nami pętla Sławięcicka. Nasz spływ ma charakter niepodległościowy w związku z świętem 11 listopada, które miało miejsce. Ponieważ ten spływ miał się w sumie odbyć w czwartek, ale z uwagi na to, że śluza na kanale Gliwickim była tego dnia nieczynna, no to spływ został przeniesiony właśnie na dzisiaj. Dzisiaj mamy 14 listopada, niedziela. Bartek, jak tam twoje samopoczucie i nastrój? Ciepło mi. Na początku spływu, no nie? Dostaliśmy kocyk. No. Jest. Dostałaś kocyk. Ja dostałam, ale ty masz ciepłe spodnie, więc tak. Jest całkiem przyjemnie. Umiesz liczyć, liczyć na siebie. A tu już przed nami śluza. Otrzymaliśmy zielone światło. Wrota śluzy się otworzyły. I za chwilę płyniemy do niej. I z tego co widzę, będziemy wędrować kajakiem w górę. Śluza będzie się napełniała, czyli to troszeczkę potrwa. Jak mniemam. Jesteśmy koło śluzy Sławięcicy. Boisz się, Bartek? Czego? Nie wiem. Nieznanego. Tutaj, to ja panu, no to tu mogę dopłynąć, mi to obojętnie. Damy radę. Ostatnio też zaczęliśmy od śluzy. No tak. Mamy zielone światło. Opuszczamy więc spokojnie śluzę. Nasza piana się rozeszła. A przez chwilę czuliśmy się jak Afrodyta, która... Afrodyta? Tak. Z piany morskiej się narodziła, no właśnie. O, żebyście uwierzyli, że mamy zielone. No, i przed nami kanał Gliwicki w pełnej krasie. Tutaj przed chwilą obsługa powiedziała nam, że przez tą śluzę akurat no około 3 barek w tygodniu przepływa. Jesteśmy trochę zszokowani, że taka jest infrastruktura. Uruchomienie tej śluzy kosztuje 8,50, żeby tu przepłynąć. Niezależnie od ilości kajaków czy barek. Więc troszeczkę niewykorzystane. Bartek mówi, że ten sprzęt na brzegu to jest pogłębiarka. Chyba. Najprawdopodobniej. Do pogłębiania koryta rzeki, kanału.
odmulania. Krab. Za chwilę opuścimy kanał Gliwicki, a może parę słów o tym kanale. Więc kanał Gliwicki powstał w latach 1935-39, z tego co pamiętam. Powstał na starym kanale Kłodnickim i była to droga wodna, która miała połączyć centralny okręg przemysłowy z rzeką Odrą. Jak widać, udało się to zrobić. No obecnie, tak jak mówiliśmy, droga wodna to nie jest często uczęszczana przez barki, ale jeszcze się zdarzają. Niestety, tak jak mówimy, szkoda jest tej infrastruktury i tych śluz, które tutaj są w dobrym stanie. No, a teraz tymczasem zbliżamy się do brzegu. Tutaj będziemy się przenosić. Najprawdopodobniej zejdziemy już z kanału Gliwickiego i znajdziemy się już na rzece Kłodnicy. Opuszczamy kanał Gliwicki. A tam jest rzeka. Trzeba eliminować zawodników. No. Walka o placki. Dobra, krótko tył. Samo męskie towarzystwo zostało. Uwaga. Hip. Hip, hip. Hip, hip, hip. Swoich, ale... Swoich, ale... No. Tak jest. No i... Jest. Dobra, czekaj, to teraz robimy. A co jest to znaczy? Dobra, dobra, dobra. Futyczka. Dawaj, kto pierwszy w dupę klepnie wygrywa. Dawaj. Tak jest, tak jest. O Jezu. O, jest! Brawo, brawo! Brawo. Czekaj, to kurwa nagroda. Co dobrego pijesz? Herbatę malinowo-miętową. Smakowała ci? No, średnio. Sugerujesz, że niedobra? Jesteśmy na Kłodnicy i stwierdziliśmy, że już dawno nic się nie działo, bo wiecie, na tych kanałach to jest tak, że no jest jednak oczyszczony ten nurt. Nie ma takich zwałek, nie może być, nie ma miejsca na coś takiego. A rzeka,
jak widzicie, żyje swoim życiem. Ma to swój urok. Mnie się to bardzo podoba. A tobie, Bartku? Oczywiście. Jest ciekawiej. Jest ciekawiej. Chłodnica to rzeka, która swoje źródła ma w Katowicach, gdzieś na osiedlu Ochojec, a później przez 75 km płynie województwem śląskim, potem opolskim, przepływa przez Gliwice i uchodzi do Odry w województwie opolskim w Kędzierzynie-Koźlu, to chciałam powiedzieć. No właśnie. A może jeszcze jakąś przy okazji ciekawostkę o kanale gliwickim opowiem, którym dzisiaj płynęliśmy. Bo już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, czy już tutaj dzisiaj kręciłam. Chyba tak. To nie, dobra, nie będę się powtarzać. To się wytnie. Nie? Tak. Jak w ogóle samopoczucie na Chłodnicy? Jak wolisz płynąć? Czy wolisz płynąć kanałem, czy taką rzeką? Bardziej mi się rzeka podoba, bo jest ciekawsza. Więcej się dzieje, nie? Urozmaicenie terenu, przyrody. No i też nurt jest, nie? A tam płynęliśmy. No, tu cię niesie. Tam płynęliśmy trochę pod prąd, ale tego nurtu praktycznie w ogóle nie było, nie? Czyli no, trzeba było się nawiosłować. No tutaj jednak szybciej się przemieszczamy. To się zgadza. Ostatnie nasze ruchy wioseł na tym spływie jesiennym po Chłodnicy. Już jesteśmy w Sławięcicach. Za chwilę będziemy dobijać do brzegu i opuszczać kajak. O, tam widać ekipę. Tylko gdzie oni wysiadali? O, to jest pytanie.